Politico. Próba inauguracji Bidena przełożona. Politico. Próba inauguracji Bidena przełożona na poniedziałek ze względów bezpieczeństwa. Próba inauguracji prezydenta elekta USA Joe Bidena, zaplanowana na niedzielę, ze względów bezpieczeństwa została przełożona na poniedziałek, poinformował w czwartek wieczorem czasu lokalnego portal Politico, powołując się na dwie osoby, które wiedzą o tej decyzji. Zaplanowana na poniedziałek 18 stycznia podróż prezydenta elekta pociągiem przewoźnika Amtrak z Wilmington w stanie Delaware do Waszyngtonu również została odwołana z powodu zwiększonych obaw o bezpieczeństwo. Po zeszłotygodniowych zamieszkach w Waszyngtonie siły bezpieczeństwa zamknęły teren Kapitolu i oczekuje się, że Gwardia Narodowa wyśle ponad 20 tysięcy żołnierzy do pomocy w jego ochronie. Kongresmeni i najwyżsi rangą urzędnicy resortu bezpieczeństwa krajowego są zaniepokojeni doniesieniami o rosnących zagrożeniach związanych z inauguracją 20 stycznia, a FBI ostrzegło w weekend przed zbrojnymi protestami we wszystkich 50 stanach, podaje Politico. Prezydencki Komitet Inauguracyjny odmówił komentarza w sprawie zmian, Secret Service i połączony Komitet Kongresu do spraw ceremonii inauguracyjnych również nie odpowiedziały na prośby Politico o komentarz. Ekipa Bidena zatrudniła Lisę Monaco, byłą doradczynię do spraw bezpieczeństwa krajowego w administracji byłego prezydenta Baracka Obamy, aby służyła jako tymczasowy doradca do spraw bezpieczeństwa w okresie inauguracji. Monaco, którą Biden mianował na zastępcę prokuratora generalnego, wstrzymała swoje działania związane z nominacją, pracując nad przekazaniem władzy w sprawach bezpieczeństwa, podaje Politico. Pani Monaco będzie pomagać prezydentowi elektowi i współpracować z nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa krajowego oraz obecnymi urzędnikami i funkcjonariuszami do spraw bezpieczeństwa i organów ścigania, w tym z tajnymi służbami Stanów Zjednoczonych, nad ich planami w kwestii inauguracji, przekazał w oświadczeniu rzecznik do spraw przekazania władzy. Zważywszy na istniejące zagrożenia, w tymczasowej roli pani Monaco będzie koncentrować się wyłącznie na okresie poprzedzającym inaugurację. Biden otrzymał w środę informacje o zagrożeniach ze strony FBI, Secret Service i funkcjonariuszy bezpieczeństwa narodowego. W ciągu tygodnia od ataku na Kongres 6 stycznia, przez tłum, w skład którego wchodzili terroryści i brutalni ekstremiści, kraj wciąż dowiadywał się więcej o zagrożeniu dla naszej demokracji i możliwej dalszej przemocy w najbliższych dniach, zarówno w regionie stołecznym, jak i w miastach na terenie całego kraju. To wyzwanie, które prezydent elekt i jego zespół traktują niezwykle poważnie, napisano w oświadczeniu ekipy przejściowej Demokraty.